Prokuratura i nadzór górniczy wyjaśniają przyczynę wypadku w kopalni Sobieski w Jaworznie. We wtorek pod ziemią zginęło 4 górników, a 2 zostało rannych. Nie było wstrząsu ani zagrożenia metanowego, tak wynika ze wstępnych informacji. Wyższy Urząd Górniczy informował od razu, że doszło do rozerwania rurociągu. Paweł Jędrusik. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek w zakładzie górniczym Sobieski w Jaworznie. Wówczas życie straciły 4 osoby. Dzisiaj o zmarłych górnikach pamiętają m.in. radni z Jaworzna, którzy uczcili ich pamięć minutą ciszy. Ta tragedia wstrząsnęła całym Jaworznem, bo zginęli młodzi ludzie. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Szanowni Państwo, uczcimy minutą ciszy pamięć tragicznie zmarłych górników. W mieście ogłoszono też żałobę, która potrwa do 2 grudnia. Flagi miejskie zostały opuszczone do połowy masztu. Choćby w ten sposób, jak Pan widzi tą wstążeczką, chcę uszanować ich dotychczasowe działalność i życie. Naprawdę ten, kto był na dole i wie, jak tam wygląda, zdaje sobie sprawę, jaka tragedia dostała się tym ludziom, nie mówiąc o tych, którzy na nich czekali na powierzchni. No, tragedia ta odbiła się już tak naprawdę od pierwszej chwili, kiedy powiedzieliśmy informację o tym, że stało się coś złego w naszej kopalni, dotknęło coś złego nasze miasto i region. Ja w rozmowie nawet też prywatnej z koleżankami, kolegami radnymi wyrażali niektórzy potężny smutek, dlatego że wiele z tych osób było im osobiście znanych. Śledztwo w sprawie tragedii wszczęła Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu. Rozpoczęły się już przesłuchania świadków, choć prokuratura na razie nie informuje, czy udało się przesłuchać 2 górników, którzy przeżyli wypadek. Zabezpieczyliśmy dokumentację techniczną dotyczącą prac, podczas których doszło do tragedii. Na piątek na rano zaplanowaliśmy sekcję zwłok zmarłych górników. Do wypadku doszło we wtorek po południu podczas prac związanych z udrażnianiem rurociągu. Na miejscu zginęło 3 górników, 4 zmarł w szpitalu. Sztygar oddziałów lat 39, staż w górnictwie 19 lat, osierocił 3 dzieci. Górnik lat 38, staż w górnictwie 11 lat, osierocił 2 dzieci. Górnik lat 35, staż w górnictwie 13 lat, osierocił 4 dzieci. Górnik lat 34, staż w górnictwie 9 lat, osierocił 1 dziecko. Przyczynę wypadku bada także Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach.